To już 10 lat działalności warsztatów terapii zajęciowej Caritas w Białej Podlaskiej. Zobaczmy i posłuchajmy, jak tworzył i kształtował się bialski WTZ na przestrzeni minionych 10 lat. Wyruszcie Państwo z nami w tę niesamowitą podróż. Zacznijmy więc wszystko od początku. Na tworzenie i budowę naszego warsztatu wielki wpływ miał ówczesny dyrektor Caritas diecezji siedleckiej, ksiądz Krzysztof Hapon, który opowie nam, jak to się stało, że dziś w tak przepięknym budynku możemy codziennie się spotykać. Jesteśmy dzisiaj przed pięknym obiektem, który tutaj na ulicy Warszawskiej się znajduje, którym zawiaduje Caritas diecezji siedleckiej. Ten obiekt oczywiście nie wyglądał tak pięknie, kiedyśmy go otrzymali. Został on przekazany przez miasto dla diecezji siedleckiej, a diecezja siedlecka, diecezja przekazała go Caritas diecezji siedleckiej, gdzie musieliśmy najpierw przeprowadzić tutaj remont tego właśnie budynku, renowację tego całego terenu i oczywiście największe problemy, czy najdłuższy czas, który tutaj spędziliśmy, to nad tym zastanawiając się, skąd wziąć pieniądze, fundusze na to, żeby rzeczywiście ten obiekt mógł być wyremontowany. I tak tutaj po dłuższym naszym staraniu uzyskaliśmy dotację z Ministerstwa Dziedzictwa i Kultury Narodowej. Dostaliśmy też dotację z niemieckiej fundacji Renovabis i dzięki tym środkom mogliśmy rozpocząć w ogóle działania na terenie tego właśnie obiektu, budynku, gdzie został przeprowadzony za te właśnie środki i środki, które zostały dołożone przez Caritas, całego budynku, gruntowny remont tego właśnie budynku. Potem oczywiście był czas, kiedy trzeba było zastanowić się, co tutaj takiego trzeba zrobić, żeby to mogło służyć tutaj społeczności Białej Podlaskiej, tym, którzy tutaj żyją i czego potrzeba, szczególnie dla tych najuboższych. I szybko postanowiliśmy, że powstanie tutaj najpierw warsztat terapii zajęciowej, powstanie kuchnia dla ubogich i potem dom środowiskowy. Caritas w Białej Podlaskiej nie wyglądałby tak pięknie jak dziś, gdyby nie zaangażowanie w rozwój pani Ewy Borkowskiej, która wówczas pełniła funkcję zastępcy dyrektora ośrodka Misericordia Caritas oraz kierownika WTZ. Posłuchajmy jej wspomnień z minionych 10 lat. Myśleliśmy o tym, żeby zwiększyć ofertę rehabilitacji społecznej, zawodowej osobom z niepełnosprawnością w Białej Podlaskiej, ale nie tylko, gdyż wtedy na terenie Białej Podlaskiej funkcjonował jeden warsztat, który jakby nie odpowiadał w pełni na potrzeby osób niepełnosprawnych. Warsztat ruszył w 2007 roku i był placówką pobytu dziennego dla 30 osób z niepełnosprawnościami. Początki warsztatu były bardzo, bardzo ciekawe, bo mimo tego, że wiedzieliśmy, że jest dużo osób niepełnosprawnych, które są w swoich domach i potrzebują takiej właśnie rehabilitacji, dawaliśmy ogłoszenia, ale nie wszystkie osoby, nie wszystkie rodziny odpowiedziały na to, więc postanowiliśmy po prostu pojechać do tych uczestników, do ich rodzin, do rodziców i rozmawiać o tym, jak ważna jest rehabilitacja w życiu osoby niepełnosprawnej. Tak rodziło się miejsce, w którym spędzamy wspólnie niemal wszystkie dni w roku. Jak warsztat rozwijał się w kolejnych latach jego funkcjonowania? Zobaczmy. Niesamowite jest to, jak pięknie uczestnicy weszli w rolę uczestników warsztatu terapii zajęciowej, jak fajnie radzili sobie w pracowniach, pracowni gospodarstwa domowego, w krawieckiej, w pracowni ceramiki, fuzingu czy informatycznej. Naprawdę widać było, jakich umiejętności tak naprawdę z dnia na dzień są coraz większe, są bardziej aktywni, są bardziej otwarci, szukają czegoś nowego, widzą
czego chcą. Z miesiąca na miesiąc poznawali siebie i pamiętam pierwsze nasze wyjazdy, wycieczki w Polskę, jak w każdym miejscu, w każdym hotelu terapeuci jak dużo pracy musieli włożyć w to, żeby przygotować uczestników do następnego dnia, żeby przygotowali sobie ubranie, żeby byli wszędzie na czas. To jest kolejny wyjazd pokazywał, jak wiele się uczą, jak szybko się uczą i z czasem doszło do tego, że naprawdę we wszystkim radzili sobie świetnie sami. W kolejnych latach uczestnicy rozwijali się jeszcze bardziej i intensywniej. Okazało się, że wielu z nich skrywa w sobie nieoszlifowane diamenty talentów wokalnych oraz tanecznych. Spójrzmy, jak realizują się na co dzień i jak szlifują swoje diamenty. Przenosimy się do kuźni tanecznych talentów. Kolejne wyzwanie dla uczestników było żeglarstwo. Pojechaliśmy całym warsztatem na taką imprezę, którą organizował Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych. Chcieliśmy zobaczyć, jak uczestnicy nasi będą radzili sobie na wodzie. To była taka może zajawka żeglowania troszeczkę, bo spaliśmy na lądzie, pływaliśmy po kilka godzin dziennie tylko na jeziorach i wracaliśmy z powrotem na nocleg na ląd. No, okazało się, że nasi uczestnicy naprawdę też świetnie się odnaleźli nad jeziorem, na jachtach. Poszliśmy dalej, zorganizowaliśmy rejs kilkudniowy, na którym już uczestnicy przez cały tydzień byli na łódkach, gotowali tam i obsługiwali jak żeglarze, prawdziwi żeglarze jacht. Każdy dostawał oczywiście zadania, które były w ramach jego możliwości, które mógł sobie wykorzystywać. Przyjechaliśmy na te Mazury, dokładnie nie wiem gdzie, bo to nie jest igrzysko, ale jest bardzo ładnie. Dzisiejszy dzień się zapowiada bezwiecznie, pogoda będzie piękna, ciepło, może gdzieś pojedziemy pożeglować. Spało się bardzo, bardzo fajnie, gwiazdy świeciły. Mam nadzieję, że ten tydzień nam minie bardzo fajnie. Będzie dużo atrakcji. Dobra, o świetnie, i ciągniesz. Dobra, następny. Byłem na żaglach, podobało się też. Na żaglach też się podobało, a tam pływali. Gotujemy, czyli sprzątamy też takie te jedzenie, czyli jemy na jachtach. Można odpocząć, ładne są bardzo widoki, ładne jeziora. Na łódkach spali kiedyś, panie Piotrze, ja jeździłem kiedyś z panem Robertem Michałem. Pływamy, to nie sterujemy. Mamy fajnych kapitanów takich. Można się tam też dużo rzeczy nauczyć, jak liny wiązać, jak dawać maszyn, jak tą łódką sterować.
nasi uczestnicy, tak jak mówię, rozwijali się cały czas i ciągle było im mało czegoś. Realizowali się jako tancerze, wokaliści, ale również realizowali się jako aktorzy. Warsztat terapii zajęciowej od kilku lat jest organizatorem Festiwalu Filmowego Twórczości Osób Niepełnosprawnych. Tam jest to piękna idea, która pokazuje osoby niepełnosprawne, że tak naprawdę funkcjonują w naszym społeczeństwie. Wiemy już, jak warsztat rozwijał się i kształtował na przestrzeni minionych 10 lat. O tym, jak dziś funkcjonuje, opowie Jakub Semeniuk, obecny kierownik warsztatu terapii zajęciowej Caritas w Białej Podlaskiej. Warsztat terapii zajęciowej w swoim obecnym kształcie przeznaczony jest dla 35 osób niepełnosprawnych z terenu powiatu bialskiego oraz z terenu miasta Biała Podlaska. Osoby te mają orzeczenie w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Praca w warsztacie odbywa się w 7 pracowniach, w których uczestnicy podczas codziennych zajęć uczą się wykonywania czynności niezbędnych w codziennym życiu, zarówno społecznym, jak i w życiu zawodowym. W warsztacie uczestnicy mają możliwość skorzystania z wsparcia psychologicznego, z wsparcia fizjoterapeuty oraz mają możliwość wzięcia udziału w zajęciach z muzykoterapii. Dodatkowo w warsztacie staramy się jak najczęściej organizować różnego rodzaju szkolenia, spotkania z przedstawicielami różnych profesji, różnych zawodów, żeby uczestnicy jeszcze lepiej doskonalili swoje umiejętności, poznawali nowe rzeczy, co pomoże im w życiu codziennym. Warsztat terapii zajęciowej organizuje również różnego rodzaju wyjazdy, różnego rodzaju wycieczki, spotkania integracyjne, czy to w zaprzyjaźnionych placówkach, czy to po prostu są wycieczki, wyjazdy kilkudniowe, gdzie uczestnicy poznają wiele nowych miejsc, poznają nowych ludzi, co też jest niezwykle istotne w procesie ich rehabilitacji. Staramy się, żeby uczestnicy jak najczęściej wychodzili z warsztatu do środowiska, do społeczeństwa, po to, żeby nie tylko poznali to środowisko, ale żeby również to środowisko zobaczyło osoby niepełnosprawne jako pełnoprawnych uczestników życia społecznego, jak i życia zawodowego. Uczestnicy w warsztacie spędzają 7 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu. W związku z tym tworzą się różnego rodzaju relacje, znajomości koleżeńskie, które są później pielęgnowane również poza godzinami pracy w warsztacie. Dlatego też staramy się, żeby w warsztacie atmosfera była taka typowo rodzinna, żeby uczestnicy traktowali warsztat jako swój drugi dom. Oni potrzebują wsparcia, poczucia bezpieczeństwa, zrozumienia i to wszystko staramy się im w warsztacie zapewnić. Na koniec zajrzyjmy do naszych wszystkich pracowni i zobaczmy, co porabiają nasi uczestnicy warsztatów. Poświęćmy chwilę, by móc podziwiać ich talenty, pracę i dzieła, które powstają dzięki ich wytrwałości i zaangażowaniu w codzienne realizowanie indywidualnego planu rehabilitacji.